za chwilę. Tuż po nich Karo Su, czyli Karolina Sumowska, uczestniczka programu telewizyjnego The Voice of Poland. Ja śpiewam od zawsze. Zaczynałam tutaj w Malborku w zespole wokalnym Balbiny. Było to jakieś 12 lat temu. Nie wiem, ja zawsze wiedziałam, że będę śpiewać. Śpiewam od małego, także myślę, że nie było innej drogi po prostu. To nie pamiętam, ale myślę, że za dzieciaka to chyba Michael Jackson po prostu. Jak usłyszałam jego pierwsze kawałki, pomyślałam sobie, że tak, że będę właśnie śpiewać i robić taką muzykę. Mam takiego anioła stróża. Tym stróżem jest moja przyjaciółka Gabrysia Szuwa. Ona razem ze mną pojechała do programu, ale również też była widownia cała z Malborka, pani Maria Seybert, i oni wszyscy mnie wspierali. A co tchnęło mnie, żeby pójść do programu? Myślę, że to był tak naprawdę czysty przypadek. Dowiedziałam się o castingu, a potem okazało się, że ludzie z produkcji sami do mnie zadzwonili, zapytali się, czy nie chciałabym po prostu przyjść. Pomyślałam sobie, w sumie zbieg okoliczności, pójdę. Poszłam i się udało i nie żałuję, mimo tego, że nie udało mi się wygrać. To myślę, że to była bardzo dobra decyzja, bo już za tym idzie bardzo dużo dobrego. Już na jesień moja płyta, także cały czas nad nią pracuję. No i pre do przodu po prostu. Jak tutaj mi strasznie pogrzebnie. Kochani, nigdy nie miałam tak naprawdę okazji, a może też chyba sama tego nie zrobiłam, pomyślałam, że jest to oczywista sprawa. Ale tak wyszło, że nigdy w życiu nie podziękowałam moim rodzicom publicznie, chociaż myślę, że oni wiedzą, że tak naprawdę to wszystko dzięki nim. Także mamo, tato, bardzo dziękuję wam serdecznie, ale strzelam. Bardzo wam dziękuję za to, za wszystko, za to, że jesteście, za to, że zawsze mnie wspieraliście, mimo że było dużo łez i dużo pracy. Ale dzisiaj jestem tutaj i za to wam bardzo dziękuję. I dla was właśnie taka piosenka Treasure, bo jesteście moimi skarbami. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim chciałabym podziękować moim rodzicom, którzy zawsze mnie wspierali, mojemu bratu. Myślę, że rodzina to jest taka najfajniejsza rzecz. Ale myślę, że też cały Dom Kultury, Młodzieżowy Dom Kultury w Ratusz, w którym się tak naprawdę wychowałam i tam śpiewałam po prostu od małego. Dużą tremę, bo chyba najgorzej się, najtrudniej występuje przed swoimi znajomymi, przed rodziną. Ale naprawdę byli kochani, przyjęli mnie super. Myślę, że ten stres był zupełnie niepotrzebny. Szczerze powiem, jeszcze jestem strasznie w emocjach i też nie wiem, co się zdarzyło na scenie, więc ja sobie to nagrałam, później przeanalizuję. Ale cieszę się, że mój właśnie pierwszy koncert po programie The Voice of Poland wydarzył się właśnie w Malborku. Serdecznie pozdrawiam telewizorów regionalnej telewizji internetowej. Karo Su przesyła wam swoje serducha i wszystkie dźwięki. TV Regionalna 24.pl, TV Malbo, TV Szturm, TV Nowy Dwór. Co my tu kręcimy?